Dlaczego każdy miesiąc musi zacząć się Heroesami? Będziemy pędzić jak sam Crack Hack deptał nam po pierwsze. Crack Hack! Tak, i tak samo było tym razem, bo tym razem też otworzyliśmy miesiąc Heroesami. Ja nazywam się Kiszak i zapraszam na podsumowanie miesiąca, a w tym wypadku września. Nużąca kampania Przystani, która mimo wszystko świetnie się sprawdziła, bo wreszcie można było usiąść do streama i popierdolić o głupotach. Dota 2, wreszcie. To był powrót, który zaliczyłem pod koniec sierpnia nie było podsumowania. I w tym samym miesiącu też tą grę odinstalowałem. Mogliście ją oglądać przez kilka nocnych streamów, był tylko jeden streamek, taki wieczorny z tego. I do tej pory to jestem zapisany na kanale na niepubliczny, więc jak sobie wejdziecie na grupę, to na pewno też bez problemu to znajdziecie. Inferno, czyli dylematy Agraela lub Raelaga, a.k.a. Bogusława Lindy. Ponad 7-godzinny stream o wszystkim i o niczym. Po Inferno musiał przyjść czas na kolejny zły zamek, więc tutaj pojawił się Markel z jego odsieczą nieumarłych i odsieczą donate'ów skierowaną do Godryka. Nawet pojawiła się ankieta na grupie, w której jednogłośnie Markal został okrzyknięty zwycięzcą nad trupem Godryka. Oczywiście nie byłyby to moje streamy, gdyby nie fakt, że w międzyczasie musiał wypełznąć jakiś plebs z klatki, gdy kolejnym razem jebałem Ubisoft po prostu po zwykłych błędach w grze, no bo jako streamer jednak tą grę komentuję i pozwalam sobie bardzo często, nawet chyba za często, na krytykę tytułu ogrywany, przez co trochę zrażam do niego oglądających. Błędy tłumaczeniowe po prostu tak rażące, że no, ja nie byłem w stanie tego przypuścić, a jeszcze mam tak, że jak zaczynam gadać na jakiś temat, to się zapętlam i 15 minut potrafię siedzieć w takim kółku i kurwa jebać non-stop po czymś, no nie? Więc znalazło się rzesza obrońców Ubisoftu, niestety z dodatkowym chromosomem i wiedzą jedynie na temat tego, jak tłumaczyć słówka na kartkówce z angielskiego. Zresztą co wam będę gadał, weźcie, zobaczcie to sami. O, będziemy się kłócić teraz, czy... mądre kurwa to, co wy teraz robicie. Ja wam powiem tak, wypierdoleni dybile, bo inaczej was nie nazwę, bo jak czytam te kurwa wasze wypociny na czacie, to mi się żygać chce, mam ochotę pójść do łazienki kurwa, zawiązać sobie sznur wokół szyi, stanąć na taburecie i go kurwa kopnąć nogami, no nie? Wy nie patrzcie do chuja na Google Translator, wyjebane kurwa kocopoły, bo inaczej was nie idzie nazwać. Tylko jak chcecie już kurwa się tak mądrzyć w internecie, imbecyle, to wejście może kurwa w jakiś średniowieczny poradnik i tam przeczytajcie w języku angielskim, jaka jest różnica pomiędzy kurwa staffem, a pomiędzy nie wiem czym, kurwa wandem i albo jakimkolwiek innym kurwa gównem. Następnie na szybko poleciała kampania lochu, która chyba była najgorszą kampanią w tych Heroesach, więc dla mnie to była największa męka i wydaje mi się, że jest najgorzej zaprojektowana, bo gramy czarodziejami lochem w międzyczasie mając bardzo ograniczony dostęp do czarów i do poziomu tego naszego bohatera, więc kampania leży totalnie. Dwa szybkie streamy i po temacie. Slaucik z twierdzy, to była gra, na którą naprawdę czekało masę osób, często to pytaliście. A problem był taki, że ja jej za Bachora nigdy nie ograłem. Wiedziałem, że taka gra istnieje. Coś tam, nie wiem, powiedzmy widziałem u kolegów, jak na chacie się za Bachora ogrywało, bo kiedyś się nie grało przez internet, tylko kiedyś się grało w domach. Może nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale tak było. Kiedyś to było, nie? No i co? Okazało się, że przez to, że ja w tą grę nigdy nie grałem, nie czułem w niej takiego jakby... Znaczy ja czułem ten nostalgic feeling, ale to nie był dla mnie nostalgic feeling, tylko to był po prostu feeling starej gry, ale taki bardzo pozytywny dla mnie. Jednak system rozgrywki przypadł mi do gustu, podoba mi się do tej pory, bo lubię też takie Majesty, gdzie faktycznie jakoś nie sterujemy za bardzo tym ruchem, tylko jesteśmy jako władca i wydajemy tylko te rozkazy. Ale okazało się, że brak doświadczenia w tej grze po prostu doprowadził do tego, że ja nie potrafiłem się tym normalnie prowadzić streama, bo za bardzo się musiałem skupić na tym całkowitym korze gry, więc fajnie to było ograć. Był też drugi stream z Twierdzy Krzyżowiec,
którego też sobie możecie tam obczaić, ale ten drugi po 2 tygodniach, który się pojawił, to już tak tam wszystko pozapominałem, że to była jedna wielka męka dla mnie i pewnie i dla was. Do oglądania. Halo? Jest Stachu w domu? Halo, dzień dobry. No wie pan co mi znowu wywaliło ten internet? Kurwa, jego ma... Ale no w tym momencie mi już w ogóle wszystko wywaliło non stop, w sensie no całkowicie i upload i download i na, no nie wiem, no na 2-3 minuty, gdzie to no u mnie no naprawdę mocno wpływa na to, już jestem tak zdenerwowany. Tak, we wrześniu się też pojawiły problemy z internetem. Ja byłem tak wkurwiony na tych streamach, teraz już w ogóle gadąc o tym z uśmiechem na twarzy, bo oczywiście wszystko minęło, jest naprawione, oby, jak na razie się przez 2 tygodnie nic tam nie zepsuło. Wkurwiłem się tak, przerywały mi streamy przez 3 dni, wziąłem telefon na streamie, zadzwoniłem do typów, zjebałem. Dalszą część tam sobie możecie zobaczyć na shotach, bo jest nawet chyba cały shot z tego. Jak tłumaczyłem, jak się sprawa rozwiązała, więc zapraszam do oglądania. Ale tak, internet nie dawał za bardzo rady we wrześniu. I przyszedł czas, że żywcem nie wiem, czy ja to mogę tak nazwać, ale Biskito to było chyba jakieś największe przedsięwzięcie, jakie zrobiłem w życiu. Bardzo długo zapowiadany urodzinowy stream, na którym było wszystko i nic. No nie wiem nawet jak to określić. Ale jestem bardzo zadowolony. To był, też na pewno był zadowolony, bo to był taki top kontencik. Jeszcze taki typowy YouTube'owy zrobiony na streamach, więc też wyszedł z tego fajny miszmasz. A w skrócie mogliście zobaczyć mnie w Kigurumi, 10 cheeseburgerów challenge, blind test piwa, mój ulubiony, tańczenie na macie, wdychanie helu, najostrzejszą zupkę na świecie, Bobros Challenge, Workheads Challenge, karaoke, farbowanie włosów na różowo, miesiąc Heroesów. It was at this moment that he knew. He fucked up. No i najpiękniejsze, miesiąc Klatuni, czyli to był miesiąc, w którym ja sobie naprawdę bardzo fajnie odżyłem. Znaczy, no może nie odżyłem, ale przestałem siwieć. W sensie ciężko mieć o siwieniu, bo włosy jak widać czerwone, zresztą w ogóle dzisiaj malowałem je świeżo na różowo, bo tutaj mi się zrobił taki żółty odrost. Znaczy nie żółty odrost, po prostu mi zaczął schodzić kolor, te mocno napigmentowane kolory schodzą. Przestałem siwieć, bo to był po prostu tak spokojny miesiąc, bo na czacie pisali tylko ludzie, którzy faktycznie chcieli napisać coś konkretnego i to było niesamowite, bo ja się w ogóle nie wkurwiałem. Z jednej strony mi trochę tego brakowało, do tej pory mi tego brakuje, bo jeszcze się na moment, w którym to nagrywam, nie zostało to zakończone. Znaczy tam było kilka jakichś takich streamów nocnych, gdzie jednak się na coś odpaliłem albo się po prostu odpalałem na gry. Więc brakowało mi w streamach Kiszaka trochę tego Kiszaka, który bierze i po prostu jebie po wszystkim jak się tylko da. Ale bardzo fajnie, naprawdę. Te 30 dni tak o mi minęły, pomimo tego, że był ten miesiąc Heroesów, który i mnie i was trochę zmęczył, ale w drugą stronę też pozwolił jakoś odżyć, bo ja się nie przejmowałem w ogóle jaką grę będę wybierał, bo wiedziałem, że po prostu będę grał w Heroesy, więc o tyle to było dla mnie łatwiejsze. Jest taka jedna gra, którą kiedyś zagrałem, nawet na streamie, dawno temu i powiedziałem, że już nigdy więcej w to nie zagram. Rozumiem, że jak mówię, że w coś nie zagram, to i tak okazuje się, że każdy tego chce i mimo wszystko kończę grając w to. Tak było tym razem. Kapitan Puzzle, czyli koszmar na jawie. Prawie tak złe jak Agony, tylko Agony jest złe, bo jest złe, a Kapitan Pazur jest dobry w tym, że jest zły, bo on jest w sumie taki ciężki, trochę spierdolony w niektórych miejscach, może nawet bym powiedział, że absurdalny, ale mimo wszystko jest bardzo dobrą grą. I ja przeszedłem naprawdę masę ciężkich gier na kanale, w tym Soulsy i inne tego typu masturbatory większości graczy, ale tak, Kapitan Pazur dołącza do trio gier, które mnie pokonały. Golfing Over It, Getting Over It i Kapitan Pazur to jest święta trójca, o której nigdy nie wspominajcie u mnie na kanale. Skończyliśmy też Heroes 5, gdzie wreszcie zobaczyłem jakąś fajną ostatnią misję w Heroesach, bez tych wszystkich pierdół, ekonomii, rozwijania zamków. Tylko po prostu weszło się i można było bez problemu sprawdzić
Jak rozwinęliśmy naszych bohaterów w walce, po prostu czysta napierdalanka każdym po kolei. No, mistrzostwo i tak powinna wyglądać nawet może każde zakończenie kampanii jakimś takim fajnym lost fightem w Heroesach. To by było dobre. Ubisoft, gdyby nie to, że zakończyłeś już produkcję Heroesów, to mógłbyś o tym pomyśleć. Zapowiadało się naprawdę epicko, a wyszło jak zawsze. Heroes 7 in a nutshell, można nawet nie wiem jak to opisać. Brakuje mi słów. Z pierwszy sprawdziliśmy wszystkie zamki offline i gra się zapowiadała bardzo dobrze. Przeszliśmy do konfrontacji online. No i tej konfrontacji już nie było. Dlaczego? Bo po 2 latach w ogóle mi tego pan wyłapuje aparat jako twarz. Po 2 latach od wypuszczenia produktu serwery nie działają i nawet jak się gracze tam ze sobą jakoś próbują łączyć, to po prostu gra się wypierdala. Online nie działa. Gra wyszła 2 lata temu, kosztowała chyba 200 zł wtedy z dodatkiem, w sensie teraz, jakoś niedawno. I to kurwa taki totalny absurd dla mnie. I okazuje się, że nie można pograć. Nie da się. Wszystko działa do momentu, gdy gracze się tam stykają koniami swoimi. Gra się wypierdala, są problemy z save'ami. Większość osób ma ten problem, to po prostu nie działa, także zastanówmy się, dlaczego dany tytuł mógł się słabo sprzedać. Coś może w tym być. Tak mi się wydaje, że jeżeli produkt, nie wiem, mi się wydaje, że ja ten produkt powinien mieć kurwa zwrócony, bo on nie spełnił moich wymagań. Co z tego, że ja w nim spędziłem 10 godzin? Ta gra jest kurwa tak tragiczna, że ja naprawdę mam ochotę napisać do Ubisoftu maila, że mi kurwa oddali, nie wiem, tam 20 zł, które wydają na ten klucz. To jest kurwa tragedia jebana. O! I w kolejny czwarteczek się pojawił They Are Billions, czyli taka trochę nowa twierdza, ale już nie w średniowieczu, tylko zombie. Mega fajny tytuł, wreszcie przystosowany do nowoczesnych czasów, także fajnie się bardzo grało. Polecam każdemu i jest do rozdania kodzik, więc jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie tak jak w tym miejscu ogórek w komentarzu i film w niedzielę? No, zresztą powiem wam na streamach. W niedzielę zrobimy losowanie wszystkich komentarzy. Jak będziecie obecni na streamie albo sobie obejrzycie powtórkę, to będziecie mogli zobaczyć czy wygraliście. Także jeszcze raz, tu sobie piszecie ogórek. W sensie na dole sobie piszecie ogórek, ale tak jak tutaj, z błędem i mówiłem, że muszę beknąć. Jak ja nie beknę na filmie, to jest zły film. I do jednej osoby powędruje They Are Billions kluczyk, więc zapraszam do udziału. No i to jeszcze przy okazji. Klikajcie lajka dla Kiszaka, będzie fajnie. No i po urodzinowym streamie sellout musiał być jakiś taki fajniejszy, no nie? Więc stwierdziłem, że uhonoruję 3. Czemu ja kurwa cały czas tutaj pokazuję, jakby to coś było? Może, nie wiem, tu powinien mieć green screen, a jeszcze tu wstawiać kurwa jakieś rzeczy i chyba tak zrobię następnym razem. Bo jak tak pokazuję, to wreszcie będę coś pokazywał. I trzeba było 3 top donatorów uhonorować. Więc każdy sobie wybrał jedną grę i wiadomo, że nie będę grał 5 godzin w jedną grę, w sensie mógłbym grać 5 godzin w jedną grę, ale żeby to zmieścić w jeden dzień, to by to było niemożliwe, więc tam każdą grę ograłem, nie wiem, z 2-3 godziny nawet chyba jakoś wyszło, bo wyszedł 7-godzinny stream. Inside, bardzo fajna gra i ją w ogóle całą przeszedłem. Binding of Isaac i Warcraft 3. Więc od tyłu, Emcio, Sarpel, Celik, panowie jeszcze raz solidną okieto za takie donaty. No i też oczywiście podziękowania dla wszystkich, którzy na urodzinowym streamie wysłali Kiszaczkowi życzenia, donacika, albo coś mu napisali miłego. Ti. Amo. Perururu. I bez zbędnego pierdolnia przeszliśmy do kampanii Kuźni Przeznaczenia, która jest w ogóle chyba najlepszą kampanią, jaką kiedykolwiek ograłem w Heroesach i ma się aż takie wrażenie, jakby to robiło totalnie inne studio. Nawet nie sprawdziłem tego, czy to robiło inne studio, ale ta kampania jest bardzo fajnie poprowadzona, bo jest tak bardziej RPGowa, bo my tam nie wchodzimy i nie mamy każdej misji. Zdobądź zamek, rozbuduj go, zdobądź drugi zamek, rozbuduj, zdobądź trzeci, rozbuduj i tak w kółko. Tylko faktycznie jakoś tak czujemy losy tych naszych bohaterów, tylko że
Tam jest pojebane jak w ruskim czołgu, jeśli chodzi o fabułę tego, bo tam się takie bardzo dziwne rzeczy dzieją. Ja się nawet na streamie jakoś na tym nie skupiałem, ale jest strasznie namieszane, więc tam osoba odpowiedzialna za napisanie tej historii tak średnio sobie poradziła. Ale może tylko ja miałem takie wrażenie, bo zazwyczaj jak gram w tego typu gry na streamie, to się za bardzo na tym nie skupiam, bo jak jest filmik, to sobie patrzę na czat. Ale bardzo fajna, polecam każdemu ograć, bo pomijając wszystkie jakieś takie customowe mapki, w mapki, kampanie, w Heroesach, już zależy jak na to patrzeć, to jest chyba najlepsze, jaką do tej pory grałem, ale dzikich hord jeszcze nie ruszyłem, więc zobaczymy, co się okaże lepsze. Kitsch, old school, arcade, Japonia. Dziwnym trafem, ale te wszystkie słowa łączą się w jeden tytuł. W ten tytuł. The House of Dla the mnie day. To była po prostu 45 minut świetnej zabawy i w życiu bym sobie nie przypuścił, żeby ten film się na kanale lub stream nie znalazł. Podrzuciła mi to jakaś jedna osoba na kilka dni wcześniej. Ja stwierdziłem, że kurwa, ja to muszę po prostu zagrać. Zagrałem w to na początku streama, a później skończyłem czymś zupełnie innym, ale polecam, bo genialny tytuł, ale nie wiem, czy wszyscy w niego grali. Może po prostu mi się on tak jakoś dość dobrze kojarzy, go dobrze wspominam. Zagnoja go nigdy nie przeszedłem, a tym razem się udało zakończyć za pierwszym podejściem. Są takie gry, które polegają na samych zagadkach, ale są też takie gry, w których tych zagadek nie powinno być, albo mogłyby być w dobrej formie. I wydaje mi się, że Heroesy nie do końca są grą, do której te zagadki pasują. Na pewno nie kurwa w takiej formie jak ten jebany Sphinx. Ja chyba po prostu nie będę mówił, wy to weźcie, zobaczcie, co może zrobić jedna zła odpowiedź. To był mecz Multic, to był pierwszy, nie wiem czy ostatni. Ostatni na ten moment mecz Heroesy 5. Proszę bardzo. Mi się wydaje, że C. Kurwa, dlaczego ja wszedłem w tę zagadkę Sfinksa? Sfinks. To jest zagadka Sfinksa. Co tu kurwa dawać? A, B czy D? Czy C? Co? Halo? B kurwa? Jesteście pewni, że B? C, druidzi nie mają łuków. O kurwa. Dobra, chuj daje B. Będzie śmiesznie, jak się wypierdolę teraz. Nie, no kurwa jaja se robisz. Czyli co? Ja pierdolę, wy niedojebani jesteście, kurwa. Jaka odpowiedź była? Co jest, kurwa? Ej, co tu się odpierdala? Co tu się odkurwia? Z kim ja kurwa walczę? Ja walczę z klonem swoim! Pojawiło się też diablowanie nocą i to jest chyba ulubiona moja gra dzieciństwa. Poza WoWem. Znaczy WoWa chyba nie mogę tu liczyć, bo w WoWa już grałem jak tam byłem starszy, miałem 14-15 lat, no nie? To wtedy w WoWa tak maniakalnie napierdalałem, ale ja mam tak, że jak zaczynam grać w Diablo, ja myślę o tej grze przez 2 tygodnie, do momentu aż totalnie sobie nie ubiorę postaci i nie osiągnę wszystkiego, co chcę. Kwintesencja. Graliśmy tym razem w Path of Diablo. Genialny mod, który każdemu polecam. Nienawidzę modów do gier zazwyczaj, w sensie takich ingerujących bardzo mocno w rozgrywkę. Ale tutaj jest to zrobione świetnie i nadal czuję się, że jest to po prostu lepsza część Diablo. Najlepsze porównanie to jest takie, że wyobraźcie sobie, jakby wyglądało Diablo, gdyby było cały czas update'owane przez Blizzard. I to jest właśnie Path of Diablo. Ten sam feeling grania w grę, po prostu w lepszej, w nowszej odsłonie. Polecam każdemu, pobrać można bez problemu. Streamów było kilka, no nie? Już mi się udało to osiągnąć, więc przestałem myśleć o tej grze, ale chodziłem cały czas i tak sobie myślałem, że czy sobie założyć Brambla, czy Chains of Honor na tego nekromantę, albo może chodzić z tańszym setem Trangola. Jak ktoś gra w Diablo, to prawdopodobnie wie, o co mi chodzi. I wleciał sellaucik wykupiony przez 3 kropki. I ja mam cały czas mieszane uczucia do tego tytułu.
bo z jednej strony ja jechałem po nim, kurwa, czemu ja w ogóle tak dzisiaj gadam, że jechałem po tym? Ale naprawdę, ja chyba jestem jakimś takim hejterem, kurwa, do tych tytułów. Naprawdę, cisnąłem po tytule srogo, cały czas wytykałem błędy i wam mówiłem na tym streamie, komentowałem, co można byłoby w tej grze zrobić lepiej. I faktycznie, gdyby to zostało zrobione lepiej, to to byłby masterpiece, ale śmieszne jest to, że ta gra mimo wszystko jest takim masterpiece'em swego gatunku. Ja narzekając grę, spędziłem w niej, nie wiem, z 6-7 godzin, połowę przerwałem na jednym streamie i się niesamowicie dobrze bawiłem. Bardzo dobrze mi się ten tytuł streamowało. Nawet pamiętam, że później wszedłem na Discorda i tam zaczęliśmy sobie gadać o tej grze i ja mówiłem, że kurwa, że to był naprawdę bardzo fajny stream, że gdybym takich, nie wiem, może też po prostu miałem jakiś taki dobry dzień, ale niesamowicie mi się grało dobrze w tego Devil May Cry'a. Gdyby tam kilka tych rzeczy, o których mówiłem, zmienić, no to to byłaby gra na 10 na 10. Ale tak naprawdę nie wiem, czy ta gra nie jest jakoś, ona jest wysoko mega oceniana i ta gra ma ogromną rzeszę fanów. I chyba wiem dlaczego, bo ona jest przyjemna po prostu. Tylko to jest gra, żeby sobie usiąść na sofie, na chillku, pograć 2 godziny i tyle, a nie zrobić ją na one take'u. Tak jak ja nie próbowałem, a prawie to zrobiłem. Gdy portfel po urodzinowym streamie nadal... Znowu byknięcie. Znowu Rick. Był a to dlatego, że jadłem spaghetti tak na marginesie dzisiaj. Gdy portfel był nadal nienasycony po urodzinowym streamie, przyszedł czas na Kraga Haka. No i co, zaczęliśmy sobie tą kampanię, która jest podobno jedną z najtrudniejszych kampanii, nie licząc Hoty, w Heroesach 3 i jest naprawdę fajnie zrobiona. Naprawdę jest fajnie zrobiona. Jest wymagająca miejscami, ale jest dobra. O tej kampanii więcej w następnym podsumowaniu. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, Eldo, wbijajcie na grupę, lajkujcie fanpage, Kiszekowi lajkacza dajcie pod streamem i życzę szczęścia w giveawayu, essa!